Nie wiem, czy wiecie, ale plan przywrócenia normalności w TVP był jeszcze tworzony na długo przed wyborami. Jeżeli tego nie wiedzieliście, to zaraz się o tym przekonacie. Oto jak wyglądał plan przywrócenia normalności w TVP. No i teraz mnie słychać. No ale my czekamy. Magda, zamelduj się, odbierz swoje graty, bo narobię świństwa. Prosta sprawa. Są graty twoje jeszcze i wiesz, o czym ja rozmawiam. Graty. Tak, pani jest moim gościem. Jestem dyrektorem tego filmu, ale Dlaczego? Tak? Żeby kogo nie wpuszczać? Znaczy nie o to chodzi, żeby nikogo nie wpuszczać, tylko już teraz nowy... Dobrze, a ja mam moje prywatne rzeczy w pracy. Może mi je ktoś wynieść? No proszę. Mogę. Zarówno charakteryzację, jak i ukrycie. To są moje którą prywatne rzeczy. Powiedzieć teraz? Ja na pewno... Ale to są moje prywatne rzeczy. Michał. No chciałabym nie odzyskać po prostu. To pani tutaj będzie tak. Dobrze, nie ma problemu. To tak zrobię. Okej. Jasne. Po przywróceniu normalności w TVP Jarosław Kaczyński ze swoją partią PiS wysłali miliony na demonstracje pod siedziby TVP. Policjanci ustawili się. O, tu chyba zdaje się. Nie ma nawet 20 osób. Nie widzę tu żadnego polityka PiS. Jest kamera nieznanej mi stacji. Ale trwają śpiewy, czy chyba już nie trwają. Chyba policzę tych licznych demonstrantów. Jest ich 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23. To chyba są dziennikarze. No i to chyba by było na tyle. A żeby pokazać wam, gdzie jestem. O, tutaj. Ach, i kordon Stasiemki. No, jesteśmy przed budynkiem TVPiS. Możecie zobaczyć, jak TVP była niezależna w latach 2015-2023. Ze programów informacyjnych, będącej centrum dowodzenia emisją, posłanka PiSu. Pracownicy TVP szermujący słowem niezależność z uśmiechami fotografowali się z czołowymi politykami byłej partii władzy. A przed siedzibą TVP bez żadnego skrępowania czołowy propagandzista przybijał piątki z posłami PiSu. Słuchajcie, no to... Zaprowadźcie programy, skoro już tam jesteście. Jarosław Kaczyński nie zgadza się z wyrokami sądu i mówi, że w sądach pracują przestępcy. No z przykrością muszę stwierdzić, że w polskim sądownictwie działają ludzie, którzy w istocie są przestępcami i powinni zostać tak jak przestępcy potraktowani. Przydarz robi sobie selfie przed wywiadem z TVN, ale pan Radomir Witt w samym wywiadzie już prostuje pana Przydacza. Muszę niestety rozczarować pana posła Przydacza. No. Bo zobaczyłem pana zdjęcie, które wrzucił pan kilka minut temu w jednym z portali społecznościowych i muszę pana z przykrością poinformować, że to zdjęcie, które za chwilę państwo zobaczą na swoich ekranach i pana wpis, to nie jest reżyserka. Dlatego, że reżyserka to jest takie miejsce, gdzie jest wydawca, gdzie jest producent, gdzie są wszystkie osoby tworzące ten program i niestety nie zrobił pan sobie zdjęcia w reżyserce. Ja wiem, że już raz państwo bardzo chcieli wejść do reżyserki TVN24, wtedy, kiedy próbowali państwo przejąć wolne media za pomocą Lex TVN i Marek Suski mówił wprost o tym, że chodziło o to, żeby mieć wpływ na to, co pojawia się u nas na antenie, ale żaden polityk nie wchodzi do reżyserki TVN24, bo tam są tylko dziennikarze, dziennikarki i cała ekipa, która tworzy program. Więc bardzo mi przykro, ale nie zrobił pan sobie zdjęcia w reżyserce. Może będzie to dla was dziwne, ale Jakubiak zachował się jak prawdziwy polski patriota. A to, że nowa władza chce odzyskać swoje uprawnienia związane z tym, że wygrała wybory, nie jest niczym dziwnym, dlatego że w 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość dokładnie to samo zrobiło. Ja pamiętam, jak wtedy miałem wystąpienie w Sejmie i powiedziałem: ludzie, jest nowy właściciel w postaci nowej większości, przejmuje z aktywa do zarządzania, z ramienia wyboru społeczeństwa. Proszę to umożliwić, nie robić cyrku. No. To samo mówię i teraz. I chodzi o to, że jak PiS robi prawo, które zakłada, że tylko oni mają rządzić, to niech oni się nie dziwią, że to prawo jest przeciwko nim wykorzystywane. No. Jedną z ważniejszych informacji w tym tygodniu to była ta, w której poznaliśmy paskowego, a raczej paskową, jaka pracowała w TVP.
nie udawajmy, że w reżyserkach siedzieli ludzie, którzy no po prostu tam wciskali guziki. No. Tak, i stali za nimi z karabinami. Tak, i że oni nic nie mogli zrobić. Ja wiem, że ostatnio pani poseł Lichocka sobie zrobiła zdjęcie w reżyserce TVP i być może ona tam była na stałe. I paskowym. Być może była tam paskową, nie wiem. Ciekawa sytuacja miała miejsce w samej siedzibie TVP. Pan Paweł Szrot podał się za policjanta i za to grozi mu odpowiedzialność karna z artykułu 277 kodeksu karnego. W środku i rozkręca. To o to chodzi, dlatego on to zamknął. Proszę otworzyć. Policję. Poseł na scenie bez podsłuchu. Co pan robi? Był już pracownik TVP, pan Pereira, nie wytrzymał ciśnienia i zaatakował. Policja, policja! Co pan robi? Drugą ciekawą informacją z tego tygodnia jest to, że pani Beata Szydło może szukać pracy jako wróżka, ponieważ 8 lat temu przewidziała przyszłość i dokładnie to, co 8 lat temu pani Beata przewidziała, wydarzyło się w tym roku. Ci, którzy stracili władzę, dziś histerycznie nie potrafią się z tym pogodzić. Ten festiwal siania strachu, wprowadzania chaosu, budowania podziałów między Polakami, to nic innego jak zasłona dymna dla ochrony własnych wpływów. Złamali konstytucję, powołali sędziów z politycznego nadania. Ten plan się nie uda i nie pozwolę na zatrzymanie dobrej zmiany. Polacy powiedzieli, koniec z pychą i arogancją władzy. Tych wszystkich grup interesów, które przez ostatnie 8 lat bogaciły się kosztem Polaków. To był dla nich złoty wiek, ale ten wiek właśnie się skończy. Na sam koniec chciałem pokazać wam Mastalerek Show. Jest to drugi niesamowity doradca pana Andrzeja Dudy, zaraz po Pawle Szrocie.